Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii 20 minut z, w której w 20-minutowych gameplayach będę wam przedstawiał różne gry i dziś zapraszam was do GTA Underground. Moi drodzy, było GTA United, także teraz przyszła pora na GTA Underground. A czym jest GTA Underground? Jest to, słuchajcie, GTA San Andreas, GTA Vice City, Trójeczka i Bully w jednym, to znaczy chodzi o miasta z tych właśnie wszystkich gier w jednej grze, że tak powiem. Wiem, że może trochę chaotycznie to powiedziałem, ale zaraz zobaczycie, o co chodzi i będziecie wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Także nie przedłużając, zacznijmy grę. Okej, jesteśmy na Grove Street, jesteśmy CJ-em. No i cóż, moi drodzy, myślę, że nie ma co zbędnie przedłużać, ponieważ kilka miejsc będziemy musieli odwiedzić i teraz pokażę wam, jak wygląda mapa. Zobaczcie, tutaj mamy mapę San Andreas oczywiście. W San Andreas będzie jedno miejsce do odwiedzenia, także zaraz wam powiem co i jak. I proszę bardzo, mamy kilka mapek. Zacznijmy sobie od tej strony. Co my tutaj mamy, słuchajcie? Mamy tutaj mapę z Vice City. Oczywiście Vice City sobie odwiedzimy, mam kilka miejsc do odwiedzenia. Dalej, co my jeszcze mamy? Słuchajcie, tutaj jest chyba mapka z Manhunta, ponieważ również miała być mapka z Manhunta. Nie jestem pewny, czy to jest to, ale powiem wam, że sprawdzałem to już i nie działa totalnie ta mapa. Nie ma tutaj nic w tym miejscu, także chyba jeszcze tutaj trwają prace nad mapką z Manhunta. Dalej, co my jeszcze mamy? Mamy oczywiście mapkę z GTA 3, również się tutaj znalazła. No i słuchajcie, mamy również całe Bullworth, oczywiście również odwiedzimy miasteczko Jimmy'ego Hopkinsa. A co to jest to? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Zobaczcie, tak to wszystko wygląda, wszystko mi się tutaj wczytuje. Także nie przed... Czekajcie, moment, co to jest? Co to jest? Tak w środku i w ogóle, nie wiem. Dobra, nieistotne. Moi drodzy, lecimy do jednego miejsca w San Andreas, a potem odwiedzamy resztę miast. Okej, jestem już na miejscu, jak widzicie jestem pod sklepem Zero. I pewnie już się domyślacie, co chcę wam pokazać. Słuchajcie, w poprzednim odcinku mówiłem wam o figurkach z Manhunta i Vice City. No i są one tutaj. Jest Tommy. On chyba był Lance, tak? Lance Vance. Nie wiem, czy dobrze myślę. Tutaj są za to figurki z Manhunta. Jest Pixie. I tutaj gdzieś powinien być główny bohater. Dokładnie tak. Także są figureczki. I ostatnio, jak właśnie byłem w sex shopie, to myślałem, że tam są te figurki. Totalnie mi się wszystko pomyliło. Ale dobra, są figurki, są jakieś modele, o, pociągi. Jakieś te, no, towary i inne rzeczy. Także moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o San Andreas, a teraz już wybierzmy się do Vice City, ale niestety, właśnie moi drodzy, niestety, tak, jest jetpack, niestety wcześniej przyleciałem sobie odrzutowcem, ponieważ niestety, wiem, powtarzam słowo niestety, ale nie działa tutaj teleport to Maker. I jeżeli chcę na przykład zaznaczyć sobie, słuchajcie, Vice City, no dajmy na to, gdzie jest Vice City, halo. Okej, mam Vice City. Jeżeli chcę sobie zaznaczyć na przykład klub Malibu i kliknę XY, to przynosi mnie tutaj, na farmę w Blueberry. No masakra. Totalna masakra. Także niestety trochę mi się zejdzie, zanim ja tam dolecę i w ogóle. Zresztą zobaczcie, jak to jest daleko. Coś rolka nie chce działać. Dobra, mniejsza z tym. Widzimy się za dosłownie chwilę. A u mnie to niestety trochę potrwa. Assassin, skończ z tym niestety. Moi drodzy, dolatujemy już do Vice City, jak widzicie. I za chwilę powinna stać się pewna fajna rzecz. Tylko jestem ciekaw, kiedy to się stanie. Dokładnie tak, moi drodzy. Jak tylko dolecimy do jakiegoś miasta, to z automatu zmieni nam się radio. I oczywiście mamy tutaj radio z Vice City. Proszę bardzo, więcej wam nie puszczę ze względu na prawa autorskie. Kurde. Jak to wyłączyć? Okej. No i lecimy w takim razie, słuchajcie, do klubu Malibu, ponieważ w GTA Sunrise... O nie! Wypadek! Uff, na szczęście wszystko jest okej. Ponieważ w GTA Sunrise strzelano do mnie, w GTA Underground dziwka biła się z ochroniarzem, czy tam na odwrót, znaczy nie Underground, United, przepraszam, czy tam na odwrót, już nie pamiętam. I zobaczymy, co będzie, słuchajcie, w GTA Underground, co mnie tutaj spotka. Także... dolatujemy pomału do Malibu i zobaczmy, co nas tutaj spotka. Wylądujmy sobie na dachu Malibu. Pięknie, szybko wysiadamy.
Czy będę musiał kupić? Tak, będę musiał kupić Malibu, żeby wejść do środka. Nie mam kasy? Da się zrobić, moi drodzy, da się zrobić. Mam już kasę? Czy jeszcze nie? Mam kasę, no i bardzo dobrze. Kupiłem sobie właśnie klub Malibu. Jak widzicie, chyba, słuchajcie, są przechodnie z Vice City, ale mogę się mylić. Bo tak jak już niejednokrotnie mówiłem, no za Vice City nie przepadałem, tak? Także nie wiem dokładnie co i jak. Zerknijmy do klubu Malibu. A teraz jeszcze inna muzyka. Ostatnio był Snoop Dogg. A teraz chyba coś z Flash FM. Co mamy tutaj, słuchajcie? Okej. Bardzo fajnie. Są postaci z Vice City, tak mi się wydaje. Są ochroniarze oczywiście. A jako, że kupiłem tą posiadłość, to mogę wejść sobie wszędzie bez żadnego ale. No i bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy jak będzie wyglądała minigra, czy tak samo, czy może jednak nieco inaczej. Ale wcześniej, słuchajcie, musi być zdjęcie do tego, do miniaturki. No i fajnie, dobra. Zobaczmy minigrę. A dobra, czyli chodzi o to samo i tutaj już oczywiście wjechała nutka Snoop Dogga. Dobra, moi drodzy, w takim razie Malibu odwiedzone, papa Malibu, jeszcze pamiątkowe zdjęcie. No i lecimy dalej. Stoję sobie właśnie na kawałku pizzy. Swoją drogą możecie napisać w komentarzu, jaka pizza jest waszą ulubioną. Jeżeli o mnie chodzi, to preferuję capricciose albo jakąś z mięsem. Dużo mięsa musi być w pizzy i to jest zajebista pizza. Dobra, moi drodzy, jesteśmy przy kolejnym miejscu. Jesteśmy przy hotelu. Jeżeli pamiętacie, w Vice City właśnie na tym hotelu te okienka układały się w pewien kształt, jeżeli chodzi o światło z tych okienek, ale musimy czekać do 23. Nie, nie musimy. Wpisujemy kod i czekamy. No i proszę bardzo, słuchajcie, również tutaj mamy penisa. Dokładnie tak. Czekamy do 30 po i powinien być wytrysk. Będzie czy nie? Nie ma, a miał być co 15 sekund. Coś tu jest oszukane, moi drodzy. Zostałem chyba oszukany. Nie ma wytrysku na dachu hotelu. Może jeszcze będzie. Nie ma, ale słuchajcie, nieistotne. Jest i kolejna rzecz, również została przeniesiona do GTA Underground, co mnie bardzo cieszy, bardzo fajny smaczek. Kurczę, zabrzmiało to strasznie dwuznacznie. Chyba, że ja mam po prostu taką zrytą banię. O, widzicie? Już teraz jest wszystko normalnie. Ale muszę znowu wpisać kod, żeby zrobić obrazek, żeby było do miniaturki. Dobra, nieistotne. Za chwilę widzimy się w kolejnym miejscu. CJ przy basenie. Tak jest. W sumie to już w basenie. Ale nie to wam chcę pokazać. Słuchajcie, jesteśmy przy wodzie, jak widzicie. Jestem ciekaw, czy została dodana również tutaj ciekawostka z GTA Vice City, ponieważ tutaj gdzieś powinny być zwłoki. Są jakieś zwłoki? Są! Słuchajcie, są zwłoki, tylko czekajcie. Specjalnie wpisałem kod na bronie, żeby mógł wam to pokazać. Mega, słuchajcie, strasznie się cieszę, że do tej modyfikacji zostały dodane właśnie takie cudzysłów smaczki. Jak widzicie, są to zwłoki jakiejś osoby, która ma cementowe buty, że tak powiem. Czyli po prostu zostały zabetonowane buty tej osoby i ta osoba została po prostu wpuszczona do wody, no i zginęła. Dostajmy się tam. W sumie są, słuchajcie, chyba dwie takie osoby w Vice City. Myślę, że przy tej drugiej osobie będę mógł zrobić jakieś lepsze zdjęcie, bo teraz to nawet nie zrobię zdjęcia. Ani nie mogę tutaj ze snajperki wycelować. Wow, powiem wam, że naprawdę creepy. Ale jest, jest właśnie coś takiego. Gdzie to jest? Tutaj. No dobra, w takim razie wybierzmy się do drugiego miejsca i zobaczmy, jak te zwłoki wyglądają tam. Okej, słuchajcie, pomału dopływam sobie do miejsca, gdzie podobno są kolejne zwłoki. Zobaczmy sobie. Są! Słuchajcie, są. Tutaj wyglądają
praktycznie identycznie. Nawet nie czuję, że rymuje, hehe. Teraz sobie tutaj dopłyńmy, zobaczmy. Tutaj słuchajcie, powiem wam, że idealnie przydałby się mod na przykład na rekina, który by po prostu krążył wokół tych zwłok i tak dalej. Czemu nie mogę płynąć? Coś tu jest zmienione, czy co? Nie mam pojęcia, ale po prostu nie mogę dopłynąć. Jeszcze się CJ utopi, kurde. Dobra, czekajcie, muszę ogarnąć kod na jakąś, nie wiem, łódź, żebym mógł po prostu zrobić zdjęcie czy coś. Okej, słuchajcie, kodu żadnego nie znalazłem, ale za to znalazłem policyjną tą, jakąś łódkę czy coś. Więc na to chcę się dostać. I płyniemy. Wyłączamy radio od razu, wyłączamy radio. I płyniemy. Są tu jakieś sygnały? Nie ma. No dobra, płyniemy bez sygnałów. I śru, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Tylko trzeba teraz jakoś tak ładnie się ustawić. Okej, wystarczy. No i patrzymy, jak to wygląda. Wow, asasyn, no cudownie po prostu się zatrzymałeś. Kurde, czekajcie, bo Houston, mamy problem. O, dobra, tylko tutaj na tą stronę bardziej. Pięknie. No i są zwłoki, słuchajcie. Są cementowe buty. Czekajcie, jeszcze bliżej trzeba podjechać. Znaczy, w sumie to podpłynąć. Okej. Podpływamy jak najbliżej. Też bym wszystko widział po prostu. Chyba trochę przesadziłem, co? Ale zobaczmy. Może jednak nie. Oczywiście, że przesadziłem. Tak, pięknie. Pięknie, asasyn, to zrobiłeś. No po prostu idealnie. Dobra, wskakujemy jeszcze raz. I jeszcze jedno podejście. Dobra, stop. Teraz już musi być idealnie. A jak nie, to ja nie wiem. No, powiedzmy, że jest po prostu, słuchajcie, pięknie. Także są zwłoki. Kogo to zwłoki, nie mam pojęcia. Czytałem coś na internecie, kogo to mogą być zwłoki, ale naprawdę nie wiem. No i dobra, słuchajcie. Także jest kolejna ciekawostka. Lecimy do następnej. Jesteśmy przy kolejnym miejscu i o to pytaliście mnie pod poprzednim odcinkiem. W sumie było kilka komentarzy. Asasyn, a co z jajkiem, z easter eggiem? Powiem wam, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale jak się okazuje, faktycznie coś takiego jest. Słuchajcie, jesteśmy w tym właśnie miejscu. Tutaj jest gdzieś ten easter egg. Podobno jest tutaj. Tutaj trzeba wskoczyć i jest easter egg. Oj, czekajcie, żebym nie spadł. Najpierw weźmiemy sobie, słuchajcie, rozbieg. I uwaga, uwaga, uwaga. Jesteśmy. Wow, jest jajko, faktycznie. Happy Easter. CJ musi coś zeżreć, bo będzie źle. Kurde, faktycznie jest. Także bardzo fajnie, że do tej modyfikacji zostały również przeniesione takie rzeczy. Super, bardzo się cieszę. Oczywiście, proszę bardzo, foto na miniaturkę musi być. CJ z jajkiem. Dobra, także moi drodzy, jeżeli chodzi o Vice City, została jeszcze jedna rzecz i pędzimy dalej, bo czas nagli. A więc jesteśmy na miejscu apartament 3C. Zobaczmy, czy w Underground jest taki, jak być powinien. Czekajcie, to było chyba tutaj, co? Kupujemy oczywiście. Nie jestem do końca pewny, czy to jest tutaj, ale zobaczmy. Nie, to nie jest. O kurde, słuchajcie, jest! Ale czy to było 3C? Zobaczcie, jest krew. Wszędzie krew. Muszą być zdjęcia, słuchajcie, na pamiątkę. Że w Underground zostało to dodane. Bardzo, bardzo fajnie. Okej. Teraz trzeba, słuchajcie, jakoś obejść tą dyskietkę, bo chciałem tam wskoczyć i zrobić sobie zdjęcie. Kurde no. Dobra. Chyba jednak nie zrobię. W takim razie... O. Będzie to tak. Pyk. No i leci na miniaturkę. Ale czy to jest na pewno C? Nie jestem, słuchajcie, do końca przekonany. Zobaczmy sobie gdzieś tutaj może jeszcze. Nie no, nie da się już nigdzie wejść.
Więc to musiało być tam. Dobra, moi drodzy, także to tyle, jeżeli chodzi o Vice City. Lecimy dosłownie do Liberty City. Tam na szczęście tylko dwie rzeczy do pokazania. Chyba, czekajcie. Tak, tam na szczęście tylko dwie rzeczy do pokazania, ponieważ wszystko sobie zapisałem. No i cóż, moi drodzy, potem lecimy do Bulwark i kończymy odcinek. Moi drodzy, jak widzicie, jestem właśnie nad tym miasteczkiem. Jak widzicie, nic tutaj nie ma. Totalnie. Także chyba wszystko się jeszcze robi. Dobra, lecę do Liberty City. Okej, jestem już w Liberty City i słuchajcie, lecimy do chaty Clouda, ponieważ proponowaliście mi właśnie, żebym odwiedził jego chatę, także zrobimy tutaj mały wjazd na chatę i po prostu powiem wam, że aż prosi się, żeby włączyć Game FM, ale niestety nie mogę. Dobra, moi drodzy, pomału jesteśmy już na miejscu. Wow, proszę szybko tutaj wrócić. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy. Siema, siema. O tej porze każdy w GTA pograć sobie może. Jakby nie było, jest bardzo miło. Dobra, słuchajcie, bierzemy najlepszy wóz w GTA 3. Zaraz obok Banshee oczywiście. I lecimy, słuchajcie, do chaty CJ'a. Boże, tego, Clouda. Tak, wiem, są spadki, nie wiem czemu. No i jest Hacienda, moi drodzy. Także zobaczmy, jak wygląda ta chata w środku. Jestem bardzo ciekaw. Okej, chata kupiona, także wbijamy. No proszę, wszystko się wydało. Także mamy materac. Mamy telewizor na jakże pięknym i cudownym stoliczku, jakim jest karton. Jest również jakiś plakat. Mamy pralkę, mikrofalówkę, kuchenkę, sejf, no i jest jakieś światło tutaj, jakieś takie dziwne. No, także moi drodzy, kryjówka Clouda, czy tam Clouda odwiedzona i myślę, że możemy lecieć dalej, a kolejnym miejscem będzie restauracja Marco Bistro. Dojeżdżamy właśnie do naszego bistro, czyli tutaj, Marco Bistro. No dobra, w takim razie zobaczmy, jak to wygląda w środku i czy mogę w ogóle tutaj wejść? Dowiedzmy się, mogę wejść, także uwaga, zagadka będzie rozwiązana. Okej, także tak wygląda ta miejscówka. No proszę, proszę. Kto sobie ją tak wyobrażał, pisze w komentarzu. Chociaż wątpię, żeby ktokolwiek sobie jakoś wyobrażał tą miejscówkę, skoro chyba nie była pokazana. No chyba, że wcześniej już graliście w tą grę, no to rozumiem. Co mamy tutaj? Zaplecze. O, proszę bardzo, słuchajcie, mamy również kuchnię. Co on tutaj robi? On nie jest kucharzem. On nie jest, słuchajcie, kucharzem. No, przyznam wam, że naprawdę wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie. Tutaj mamy drzwi, ale również zamknięte. No dobra, także kolejna miejscówka odwiedzona. Proszę bardzo, tędy sobie wychodzimy. No i moi drodzy, lecimy do Bulwark, także do zobaczenia na miejscu. Vice City, ponownie. Assassin, ale dlaczego Vice City? Słuchajcie, po drodze zginąłem, no i niestety nie miałem aparatu, a żeby kupić aparat, to musiałem się cofnąć prosto do Vice City, żeby go kupić. I znowu zginąłem i jestem właśnie, tam się odrodziłem po prostu koło szpitala i przejeżdżałem sobie właśnie tutaj. Okazało się, że jest otwarte. Pamiętacie właśnie to biuro z początku gry GTA Vice City? Zerknijmy do środka, zobaczmy, jak wygląda. Ken Office, tak? Czyli biuro Kena. No, no, no. Tak wygląda biuro Kena. Czy jest tu gdzieś Barbie? Hehe. Chyba nie. No dobra. Teraz już lecimy do Bulwark. Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w tym miejscu. Leciałem do Bulwark. I zobaczcie, jakieś miasto w powietrzu, co to w ogóle jest? Pierwsze moje skojarzenie to, kurczę, Manhunt, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy jakieś zoo, mamy chyba jakiegoś słonia, takiego małego, tutaj mamy większego i pamiętam, że była taka plansza w pierwszym Manhuncie, The Zoo, coś takiego, zresztą czekajcie, pokażę wam napis zoo. O, proszę bardzo, widzicie? Tam jest właśnie ten napis. Nie wiem, jeżeli to jest Manhunt, no to widać, że prace trwają, ponieważ to miasto jest w powietrzu. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, lecimy w takim razie do Bulwark i widzimy się za moment.
Słuchajcie, mimo wszystko postanowiłem jeszcze sprawdzić dokładnie to miejsce na jetpacku. I tak, słuchajcie, to jest najprawdopodobniej Manhunt, ponieważ pamiętam tą właśnie przyczepę kempingową. Wow! No to bym sobie wleciał do wody. Pamiętam, że właśnie stąd strzelało się z pistoletu na gwoździe chyba. Także tak to wygląda, słuchajcie. Tak, to jest chyba Manhunt. Jeżeli się mylę, to koniecznie poprawcie mnie w komentarzu. No i jestem ciekaw, jak to wszystko rozwinie się dalej, jak to miasto będzie wyglądało. I to tyle. Także lecę już do Bulwark. Bulwark Academy. Moi drodzy, jestem w końcu na miejscu. I powiem wam tak, nie liczę, ile razy podchodziłem do nagrania tego miejsca. Albo wywalało grę, albo były jakieś niewidzialne... jakby to nazwać, niewidzialne podłogi, przez które po prostu CJ wpadał, no i leciał gdzieś do jakiejś wody, nie dało się po prostu wyjść, ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, a będę miał, słuchajcie, jetpacka. I słuchajcie, będę sobie tutaj latać po tym całym kompleksie i mam nadzieję, że nigdzie nasz bohater nie wleci, chociaż w sumie wiecie co? Jak na razie, jak tak testowałem to wszystko, to wiem mniej więcej, gdzie wchodzić, a gdzie nie. Na początku zerknijmy sobie, jak wygląda szatnia chłopaków. Znaczy nie szatnia, tylko cały ten, powiedzmy, cudzysłów, internat. No i jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Zobaczcie, jak to wszystko super wygląda. Mega wspomnienia, słuchajcie, z serią Bully. Sprawdźmy, jak wygląda pokój Hopkinsa. No bardzo ładnie, bardzo fajnie, wszystko jest po prostu na swoim miejscu. Chociaż tak trochę pusto tutaj. Ale dobra. Słuchajcie, zobaczmy, jak wyglądają pokoje, ponieważ jak wiecie, niestety nie można było zobaczyć, jak wyglądają pokoje w tej grze, a wyglądają one właśnie tak, więc zagadka wyjaśniona. I słuchajcie, nie przedłużając, lećmy już do szkoły, do segmentu dziewczyn nie będę wchodzić z tego względu, iż po prostu nie ma na to czasu. A teraz lecimy do szkoły i zobaczmy, jak wygląda szkoła. To znaczy trochę już wiem, jak wygląda, ponieważ trochę tam już przetestowałem to wszystko, ale sprawdźmy wszyscy razem, jak to wszystko wygląda. No i jesteśmy w Bulwark Academy, zobaczcie, dokładnie tak wszystko wygląda. No jakbym grał, słuchajcie, w Bully, naprawdę. Zerknijmy sobie na początku na stołówkę. Jest stołówka, nie ma... Wow, są jabłka. A są tacki? Są tacki, ale oczywiście nie można nic tutaj z nimi zrobić. Tutaj, słuchajcie, mamy jakieś coś, co miało być przezroczyste. Dokładnie tak, jakieś niewidzialne, nieprzezroczyste. Jest karma. Oczywiście karma być musi. Standardowo. No i słuchajcie, tak to wszystko fajnie wygląda, mega odwzorowanie, lećmy w takim razie dalej, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy oczywiście klasy, boję się tam po prostu wchodzić, chociaż chyba do klas to można było wejść. Można, dobra, wychodzimy stąd i lećmy dalej. Zobaczmy, jak wyglądają kible, to jest akurat sracz damski, ale w sumie niczym się nie różni od tego męskiego. Tutaj w sumie już nic nie ma ciekawego. Tutaj, zobaczcie, tutaj mamy salę gimnastyczną i właśnie tutaj wleciałem w niewidzialną wodę. Nie wchodźcie tutaj, bo będziecie tego żałować, naprawdę. Jest Michael Jackson, znaczy strój Michaela, czy coś, nie wiem. I cóż, i mega czekam na drugą część gry Bully Scholar Expedition, znaczy Bully 2 w sumie. I jestem ciekaw, czy będzie ta gra stworzona. Proszę bardzo, słuchajcie. Bulwark Academy. Dobra, lećmy jeszcze do dyrektorki. Jak to wszystko tutaj wygląda? No w sumie pomieszczenie jak pomieszczenie. Wszystko po staremu. I dobra, moi drodzy, myślę, że nie ma co już zbędnie przedłużać, jeżeli chodzi o szkołę wewnątrz. Wybierzmy się jeszcze na zewnątrz. O, proszę bardzo, CJ sobie wpadł gdzieś, ale już jest na miejscu. Bardzo dobrze. Słuchajcie, odpalę sobie oczywiście naszego jetpacka, żeby nie tracić czasu. I wybierzmy się może na stadion. Gdzie ten stadion był? Tutaj. I zobaczcie, niestety nie można wejść do gyma. Znaczy do tego. Na salę gimnastyczną. Słowo gym od razu mi się kojarzy z Pokémon Go. Także na salę gimnastyczną nie można wejść. A mogę kupić sobie sodę? Chyba nie mogę. No dobra. Lećmy sobie tutaj. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda w tym miejscu. Pięknie, słuchajcie. Bardzo dobrze.
Wszystko fajnie wygląda. No mega przeniesienie, to trzeba przyznać. I mega wspomnienia. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj, ponieważ tutaj oczywiście mamy fortecę. Forteca piękna, oczywiście bardzo starannie przygotowana. A jak się wejdzie, to tak to wszystko wygląda. No dobra, moi drodzy, nie przedłużając, lećmy do kolejnego miejsca w Bulworth, a będzie to Wesołe Miasteczko. Także do zobaczenia za krótką chwilę. No i jesteśmy na miejscu Wesołe Miasteczko w grze Bully. Oczywiście zabieramy jetpacka, bo temu miejscu nie ufam. Nie byłem tutaj, więc nie wiem jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o spadnięcie w dół. I no, powiem wam, że to Wesołe Miasteczko jest takie bardziej opuszczone. Jest mega creepy. Bez kitu. Ale tak to odwzorowanie jest całkiem w porządku. Zobaczmy, czy mogę tutaj wejść. Oczywiście, że nie. Ale poza tym naprawdę wszystko bardzo fajnie odwzorowane. A teraz, moi drodzy, jeszcze zobaczmy, czy mogę tutaj sobie stanąć. Mogę. Bardzo dobrze. Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o Bulworth. Jeżeli coś ominąłem, czy to właśnie w tej lokacji, czy w jakimś innym mieście, czy tam w Liberty City, czy Vice City, no to koniecznie pobierzcie sobie tą modyfikację, no i zobaczcie jak to wszystko wygląda u was, znaczy no odpalcie sobie grę, no i zobaczcie jak to wszystko wygląda. A tymczasem wybierzmy się jeszcze na chwilę do San Andreas, ponieważ mam wam do pokazania jedną fajną rzecz, która w tej modyfikacji została otwarta, a w normalnej grze nie mogliśmy tam po prostu wejść. Aha, jeżeli jeszcze ktoś by pytał, co jest w tych miejscach, zaraz wam pokażę dokładnie o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o to, to tutaj słuchajcie, mamy jakieś tam cudzysłów lotnisko, to znaczy jakieś tam tory dla samolotów, także możecie sobie zerknąć. A jeżeli chodzi o to miejsce, czekajcie, gdzie to jest dokładnie. O, jeżeli chodzi o to miejsce, nie wiem dokładnie co to jest. Trochę mi się to kojarzy z GTA 1, ale mogę się mylić. Jeżeli wiecie co to jest za miejsce, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. I cóż, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o tą lokację. No i tak jak już mówiłem, pędzimy do San Andreas. Znajdujemy się właśnie pod wielkim pączkiem. Słuchajcie, jak pamiętacie, w GTA San Andreas nie mogliśmy tutaj wejść. Pamiętam jednak, że był taki mod, który umożliwiał nam wejście tutaj, ale nieistotne. Słuchajcie, latałem sobie nad San Andreas i zobaczyłem, że na radarze pojawiła się ikonka pączka. Także zerknijmy, jak to wszystko wygląda w środku. A tutaj mamy Mietka. Cześć, Mietek. Nie odpowiedział. Chyba mnie nie poznał. Dobra, wchodzimy i zobaczmy. Wow, powiem wam, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie i chyba nawet możemy coś zjeść. Ale w sumie ja już tutaj byłem przy okazji GTA United, ale po prostu było tutaj mega pusto. A w Undergroundzie można tutaj cokolwiek zrobić. Dobra, zjedzmy sobie w takim razie coś dobrego. Co my tutaj w ogóle mamy? Słuchajcie, jakaś babeczka chyba. Coś tam jeszcze. Jakieś oczywiście ponczusie. Także wszystko sobie zjedzmy. Wow, tu za 34. Dobra, też zjedzmy. Okej, CJ się nażarł. No i cóż, moi drodzy, to chyba ostatnia lokacja, którą chciałem wam przedstawić. Halo, przejdź, laluniu. No, dobra, wychodzimy. I słuchajcie, to jest już ostatnia lokacja, którą chciałem wam pokazać w tej modyfikacji. Chociaż czekajcie chwila. Pójdźmy sobie tutaj za budynek i tutaj na spokojnie się pożegnamy. Moi drodzy, serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało. I pamiętajcie, jeżeli nie odwiedziłem jakiegoś miejsca, a myśleliście, że to zrobię, to koniecznie zainstalujcie sobie tą modyfikację u siebie, no i odwiedźcie te właśnie miejsca. Przy okazji możecie napisać w komentarzu, czego wam w tym odcinku zabrakło, jakiego miejsca. Tymczasem jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!